12 lipca podjazd litewski dotarł nad Notyć i starł się ze strażą buntowników broniącą Brodu pod Mątwami. Następnego dnia Litwini odparli przeciwnika, zdobywając przeprawę wąską na szerokość 5 jeźdźców, a miejscami tak głęboką, że konie musiały przez nią płynąć. Nie popędzono jednak dalej za zwolennikami Lubomirskiego. Jan Kazimierz postanowił wysłać około 5-tysięczny oddział dragonii i jazdy, by utrzymać opanowaną pozycję i przerzucić resztę wojsk. Jednak na samym początku popełniono rażące błędy, gdyż nie wyznaczono dowódcy, który trzymałby porządek nad przeprawiającymi się siłami. Sobieski został na tyle kolumny, a żołnierze nie dostali sprzętu niezbędnego do kopania szańców. Nie zrobiono też należytego rozpoznania. Rokoszanie za to sprawnie uszykowali się do bitwy i już rankiem zajęli pozycje na wzgórzach. Gdy koroniarze rozpoczęli formować się po drugiej stronie Noteci, spadła na nich kawaleria nieprzyjaciela. Atak ten był wykonany w idealnym momencie, gdy lewe skrzydło jazdy litewskiej i prawe jazdy koronnej zdołało zająć swoje pozycje, to centrum złożone z dragonów zaczęło być wypychane przez kawalerzystów z tyłu, którzy wysunęli się teraz na czoło. Rokoszanie natarli gwałtownie w 3 rzutach, ustawieni w szerokim półksiężycowym szyku. Wojsko Rzeczypospolitej nie zdołało się umocnić, jedynie lewe skrzydło litewskie dało radę wykopać rowy, które pozwalały na skuteczne odparcie konfederatów. Gorzej dla strony królewskiej wyglądała sytuacja w centrum i na prawej flance. Gwałtowny atak sprawił, że nie wytrzymano natarcia i dano sygnał do odwrotu. Zapanował chaos, a wycofująca się jazda z centrum wpadła na dragonów, którzy nie dość, że częściowo zostali stratowani, to przez to nie mogli oddać salw muszkietowych w stronę nieprzyjaciela. Sobieski próbował jeszcze w śmiałej szarży kontratakować, ale sam ledwo uszedł z życiem z tej akcji. Cała kawaleria rozpoczęła rejteradę, zostawiając na polu walki jedynie dragonów. Jan Kazimierz, oglądający porażkę zza rzeki, nie mógł nawet zareagować, gdyż Brud był zablokowany przez uciekających. Osamotnieni dragoni zostali zniesieni, a zwycięska strona nie brała jeńców. Rozpoczęła się rzeź i, jak pisał jeden z historyków, w 2 godziny po bitwie rąbano pokonanych na sztuki, rannych dobijano, pastwiono się nad trupami. Rokoszanie pałali szczególną nienawiścią do żołnierzy zachodniego autoramentu i wojsk litewskich. Bitwa trwała nie dłużej niż pół godziny. Po zwycięskiej stronie poległo około 150 ludzi, za to straty armii królewskiej były ogromne. Pod Mątwami mogło polec nawet 3000 ludzi, w tym wielu oficerów i żołnierzy Czarnieckiego, którzy przez lata przelewali krew za kraj w walkach ze Szwedami, Moskalami czy Kozakami.